Witamy w kolejnym odcinku Szkolnych Wiadomości. Zobaczcie relacje z mikołajkowego turnieju. Przeprowadziliśmy też wywiad z łefistą panem Żurkiem. Aniu, zapraszamy. Dzień dobry, znajdujemy się na hali sportowej. Jest z nami pan Łukasz Żurk, łefista. Panie Łukaszu, proszę opowiedzieć coś o aktywnych przerwach. Aktywna przerwa przede wszystkim ma służyć temu, żeby zaktywizować uczniów na zajęciach, tych, które są między zajęciami w zasadzie, żeby nie siedzieli na korytarzu. Nie byli cały czas na komórkach, nie wygłupiali się, tylko aktywnie spędzili czas na hali, w rywalizacji zdobywali doświadczenie, umiejętności, zasady fair play poznawali. Dziękuję. Poniedziałek 5 grudnia odbył się mikołajkowy turniej piłki nożnej dla dziewczyn w Koczałkowicach. Pośród 6 drużyn licealnych nasze gimnazjum zajęło 3 miejsce. Skład drużyny jest następujący. Z klas trzecich Ala, Sandra, Maja i Wiktoria. Z klas pierwszej S Ania, Dominika, Sandra i Wiktoria. Opiekunem był pan Łukasz Żurek. Tyle informacji na dzisiaj.